Chwała naszą Panu Jezusowi Chrystusowi, a Wam bracia i siostry, pokój Boży. Może zacznę moją usługę, przeczytam Boże Słowo. Może najpierw czytam Psalm 50, ostatnio długi okres czasu. Pewnie wersety z tego psalmu przychodzą mi ciągle na myśl. Myślę, że dobrą rzeczą jest, gdy pamiętamy Boże Słowo, że Bóg do nas chce przemawiać właśnie poprzez swoje Słowo. Często, gdy przychodzi psalm do naszego życia, czy słowo, jak i gdzieś tam jest, ono się uzewnętrznia w naszym życiu, to znaczy, że może Bóg chce do nas w jakiś sposób przemówić. Przeczytam psalm 50. Psalm afasowy. Bóg Wszechmogący Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nas przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę Cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem Twoim jestem, ganiam Cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozu z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszystkie ptactwo gór i moje jest to, co się rusza się w potokach. Rusza się na polach, przepraszam. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o Tobie, o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków, albo piję krew kozów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie, spełnij Najwyższemu śluby swoje. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego życzę Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowo moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikiem zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pomnij, że to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Psalm wspaniały na początku, później możemy powiedzieć dużo do zastanowienia. Tu myślę, gdy często myślimy o bezbożnych, często myślimy, o, gdzieś ktoś tam daleko. Ale to są ludzie, którzy mówią, że mają przykazania, znają przykazania. Mało tego, mają Boże przymierze na ustach. Nie w sercu, ale na ustach. A żyją, jak żyją. Nie słuchają Bożego Słowa, nie chcą żyć według Bożego Słowa. Ale właśnie co tak często przychodziło mi na myśl, to, że nasz Bóg przybywa i nie milczy. Bóg, gdy przychodzi, zawsze chce, przychodzi i mówi. I chce przemawiać do naszego życia. Chce, aby nas pobłogosławić dzisiejszego poranku. Chce nam okazać dzisiaj łaskę i miłosierdzie. Ale to od nas zależy, czy my to weźmiemy. To od nas zależy, czy my przyjdziemy przed Boże oblicze, aby wziąć to błogosławieństwo. I faktycznie, gdy widzimy, dalej Słowo Boże mówi, że przed Nim jest ogień pochłaniający. I zobaczcie, gdy popatrzymy na objawienie, nim Chrystus Pan przyjdzie, przyjdzie ten ogień. Przyjdzie to, że pochłonie bezbożnych. Przyjdzie to, że przyjdą sądy Boże. Gdy czytamy o tym, gdy Eliasz przyszedł do góry Bożej, aby spotkać się z Panem. Wiemy, gdy czytamy swoją historię, że było trzęsienie ziemi, był wicher, był ogień, ale w tym Pana nie było. Dopiero później, po tym wszystkim, przyszedł Pan. Ale właśnie to, abyśmy wiedzieli o tym, że Bóg jest Bogiem i przed Nim zawsze idzie. I gdy czytamy o tym również w liście do Koryntian, że my często, ci, którzy z różnych rzeczy budują, zbawieni będą jakby przez ogień.
że wszyscy nasze przejdziemy przez ogień, czy do wieczności, i te dzieła, które są niewłaściwe, one spłoną, ich nie będzie, a te, które zbudowaliśmy, dobrych, Bożych rzeczy, ostoją się i za tę nagrodę otrzymamy. Ale właśnie może ten fragment, ale dalej też dzisiaj chciałem mówić i czytać Boże Słowo. Może zaczniemy od Starego Testamentu. 51 rozdział Księgi Proroka, 52 Księgi Proroka Izajasza. I Słowo Boże może tak, przeczytam od 9 wersetu do 12. Choć jest tu mowa o narodzie izraelskim, ale również to jest napisane, przypomniane to proroctwo jest w liście do Koryntian, czyli i dla nas się to również tyczy. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród nich, oczyście się, wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Słowo Boże, Pan Bóg wzywa tutaj, akurat w tym miejscu. Naród izraelski mówi o tym wyjściu z Babilonu, ale mówi też wyjściu po prostu o tym, żeby nieczystego nie dotykać, żeby się nie plamić, żeby nie brać tych niebożych rzeczy, ale przede wszystkim te Boże rzeczy. Później, gdy czytamy w Nowym Testamencie, czytamy właśnie, jak mówiłem, w liście do Koryntian, apostoł Paweł, pisząc w szóstym rozdziale, drugiego listu do Koryntian, pisze właśnie, przypomina te same słowa. I może ja przeczytam od 6 rozdział, 14 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jakaś zgoda między Chrystusem a Balialem? Albo jaki jest dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział, zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czyli jest tu też do narodu już nie izraelskiego, ale do Kościoła Bożego powiedziane to samo słowo, abyśmy nie trzymali się czystych rzeczy, abyśmy wyszli z tego. To nie znaczy, że mamy gdzieś pójść na osobności, ale to znaczy, aby nasza postawa serca była taka, żeby te rzeczy, żebyśmy nie byli zaangażowani w te rzeczy świata. Mamy używać tych rzeczy, bo jest napisane, że te rzeczy niszczą przez samo używanie, to jest normalne, chodzi o używanie, ale nie mamy mieć tej postawy takiej jak świat, nie mamy mieć tych pragnień takie, jakie ma świat, ale mamy mieć te pragnienia Boże. Mamy oczekiwać tego, czego Bóg chce w naszym życiu. Mamy pytać się o Niego. O to, zresztą Słowo Boże mówi, że byśmy byli świętymi, bo On jest święty. Piotr pisze w swoim liście, że On jest święty. Też Słowo Boże mówi, że jesteśmy naczyniami. Też mówi o tym, że jesteśmy naczyniami, jeżeli ktoś się zachowa od tych celów pospolitych, będzie użyty do celów zaszczytnych. Chcemy być używani do celów zaszczytnych, ale często nie chcemy zostawić rzeczy pospolitych w naszym życiu. Chcemy wielkich, wspaniałych rzeczy w naszym życiu, ale jakoś tak nie chcemy zrezygnować z wielu rzeczy w naszym życiu, które Bogu się nie podobają, które nic dobrego do naszego życia nie wnoszą. Ale to, aby popatrzeć na swoje życie, to, aby sami nie damy rady. Musimy prosić często Ducha Świętego. Ja patrzę, jest piękna pogoda. Światło słoneczne jest wspaniałe, bo gdy świecimy takie, wielu rzeczy nie widać. Ale gdy świeci słońce, to jak popatrzycie w promienie słońca w mieszkaniu, ile to pyłu się unosi, ile to kurzu jest. A jak zaświecicie takie światło, to nic nie widać. Wszystko jest czysto. Zobaczcie. I tak samo jest, jeżeli Duch Święty prześwietli nasze życie, pokaże nam te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Mało tego, jeżeli nam pokaże, to też da moc do tego, abyśmy byli zwycięzcami, aby te rzeczy zostały usunięte z naszego życia. Bo też
W liście do Rzymian, w 13 rozdziale od 11 wersetu jest zapisane takie słowo, choć tu jest mowa wcześniej, apostoł Paweł pisząc do Rzymian pisze te wszystkie przykazania, od 12 mówi, abyśmy składali swoje ciała jako tą żywą, świętą i miłą ofiarę Bogu, i później mówi o tej miłości braterskiej, mówi o aby byśmy poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, władzom zwierzchnim, a później mówi o miłości braterskiej, że miłość bliźniemu zła nie wyrządza, a na końcu pisze tak, podsumowując ten rozdział, pisze tak: a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a przeobleżmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości, swarach, zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokoić pożądliwości. Czyli Słowo Boże nas mówi, że już czas. Już zacząć te rzeczy, po prostu zastanowić się nad życiem, już czas, aby się obudzić w swoim życiu. Nie patrz na brata, nie patrz na siostrę, że on ma się obudzić, czy ktoś inny, czy może twoja mama, czy twoje dzieci mają się obudzić, ale ty masz się obudzić. Ty, już czas, żebyś się obudził. I tam jest napisane o tych swarach, zazdrości, o tych różnych rzeczach, pożądliwościach. Myślę, że w biesiadach różnych tam nie uczestniczymy, jeżeli mamy to społeczność przy stole agape, ale nie takie biesiady, że jak to ludzie robią czy coś, nie staramy się o ciało, ale też często przychodzą różne inne rzeczy, rozwiązłość myślę też nie ma, ale swary często są. Zazdrość często jest. A Słowo Boże mówi, aby tego w naszym życiu nie było. Abyśmy wyszli, odeszli od tych rzeczy, aby Chrystus Pan mógł się uwielbić. Ja myślę, że gdy czytamy to Słowo Boże, z jednej strony, gdy czytamy ten psalm, że nasz Pan przybywa. Z drugiej strony czytamy, że już ten czas jest bliski, że już czas, już to czyńcie, bo już przychodzi ten dzień, aby Pan przyjdzie, abyśmy byli gotowi na Jego spotkanie. To za 5:12, czy jak często mówimy, jest tak w naszym życiu, że jak o ludziach mówimy, że jak się pali, to ludzie zaczynają studnie kopać. To już jest wszystko za późno. Tak samo chrześcijanie mówią, że ja kiedyś tam, jak przyjdzie ten czas, może starszy będę czy coś, to może pomyślę o tym, żeby moje życie troszeczkę inne było, żeby moje życie uległo przemianie. Ludzie w świecie tak samo mówią. Mówię, jak przyjdzie wiek starszy, ja pomyślę o Bogu, może w ten czas się nawrócę. Może w ten czas moje życie ulegnie przemianie. Może w ten czas będę wołał do Boga. A teraz na razie daj pożyć, daj zakosztować tego życia. I chrześcijanie często tak samo podchodzą. Jutro. Kiedyś tam się przebudzę, kiedyś dołożę większych starań, aby te rzeczy odrzucić z mojego życia, aby już było inaczej. Ale Słowo Boże mówi, że do nas jutro nie należy. Że dzisiaj jest dzień łaski, że dzisiaj jest dzień zbawienia. I myślę, że dzisiaj Bóg chce Ciebie pobłogosławić. Chce Ci okazać łaskę i miłosierdzie, bo jest dobry i łaskawy. I chce pobłogosławić Ciebie, chce wlać w Twoje serce pokój, chce wlać w Twoje serce uciszenie, chce Ciebie podnieść, okazać Ci łaskę i miłosierdzie. Ale to Ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz zobaczyć, i czy chcesz zobaczyć przede wszystkim, może widzisz swój stan, a okłamujesz się, że jest wszystko w porządku, a jest jednak różnie w naszym życiu. Ale Słowo Boże mówi właśnie, że już noc przeminęła. W noc w naszym życiu przeminęła, dzień się, ten dzień spotkania z naszym Panem się przybliżył, i aby nasze życie było właśnie tym świętym i czystym życiem. Wiele razy w Słowie Bożym Bóg wzywa nas do świętości, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli święci, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy wstrzymali się od wszeteczeństwa. Ja myślę, że nie tylko chodzi o wszeteczeństwo seksualne, ale też chodzi o wszeteczeństwo, często gdy czytamy w Starym Testamencie, Bóg mówi o Izraelu, że była żoną wszeteczną, że chodziła za cudzymi bogami. Po prostu to też jest o tym mowa, żebyśmy się od tych rzeczy unikali, uciekali, ale abyśmy Chrystusa Pana w naszych sercach poświęcali, aby On był najważniejszy, pierwszy. Ja wiem, że ciężko jest. Rozmyślam też o tym, że Bożym celem dla każdego z nas przecież jest to,
aż dorośniemy do wymiarów Chrystusowych, aż będziemy podobni do Bożego Syna. A tak wielu z nas, może większość z nas, nie osiąga tego celu, do którego Bóg nas przeznaczył. Nie dlatego, że Bóg nie chce, ale dlatego, że my jesteśmy oporni. Dlatego, że my nie pozwalamy, aby Duch Święty przemieniał nasze życie. Bo zwycięstwo i to wszystko, co się stało na krzyżu Golgoty, to jest dla nas. I ono będzie powodować w naszym życiu przemianę, całkowitą przemianę naszego charakteru, naszego życia, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. Ale właśnie Słowo Boże przede wszystkim zachęca nas, abyśmy nie dzisiejszego poranku, abyśmy nie szli w kierunku tego świata, systemów tego świata, wartości tego świata, ale abyśmy wyszli spośród tego, mało tego, abyśmy przybliżyli się do Boga, a On nas, jak Słowo Boże mówi, On nas przyjmie, On nas pobłogosławi, On nam okaże łaskę i miłosierdzie. Ale tak jak Słowo Boże mówi w objawieniu do zboru w Laodycei, Pan Bóg stoi dzisiaj u Twoich drzwi. Ty możesz okłamać brata, możesz okłamać siostrę, możesz okłamać swoje dzieci, możesz okłamać swoich rodziców, możesz okłamać męża, możesz okłamać żonę, ale Pana Boga nie okłamiesz, nie oszukasz Go. On wie, jak Twoje życie wygląda. On zna Twoje myśli. Przecież jest napisane, że Słowo Boże przenika do rozgraniczenia, że Słowo Boże rozsądza myśli i zamiary, że Słowo Boże jest wszystko w stanie uczynić, rozdzielić tego, co my nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Do rozgraniczenia ducha i duszy. My nawet nie wiemy, gdzie to jest. A Słowo Boże jest w stanie tak przeniknąć i rozdzielić. To jeżeli przed Nim nic się nie ukryje. On zna, Bóg zna Ciebie, zna Twoje myśli, zna, kim jesteś. On wie. On wie, dlaczego tu przychodzisz. On wie, dlaczego pewne rzeczy czynisz w swoim życiu. On wszystko wie. Może często skłania się nad nami i płacze, że tak postępujemy, że tak się oszukujemy często w naszym życiu. Ale jest napisane w Kaznodziei Salomona takie słowo, że dla żywych jest zawsze nadzieja. I dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj możemy przyjść przed Boże oblicze, dzisiaj możemy powiedzieć: Panie, Ty widzisz moje życie, sam siebie oszukuję, Ty widzisz moje życie, że raczej jestem bardziej świecki jak duchowy, moje serce bardziej pragnie rzeczy tego świata jak może Ciebie. Przyznaj się do tego i powiedz prawdę, jak to jest w Twoim życiu, czego Ty oczekujesz, jakie są Twoje pragnienia. Ale Panie, chcę, abyś Ty był najważniejszy, chcę, abyś Ty był pierwszy w moim życiu. To, aby było pierwsze, bo wiem, że inaczej nie dojdę do końca. Inaczej nie będę Cię oglądał, nie będę oglądał Twojego piękna, nie będę Ciebie widział jako Pana i Zbawiciela. Często myślimy, że jesteśmy kimś szczególnym, bo jesteśmy. Jesteśmy synami, córkami Bożymi, jesteśmy kimś szczególnym. Ale często gdzieś ten obraz się przechyla w to, że jesteśmy kimś szczególnym i Bóg nas już nie odrzuci, no bo przecież my już jesteśmy tacy wspaniali. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma. Dlatego też Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas, abyśmy z bojaźnią i drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Dlatego dzisiaj jest dzień łaski. Dlatego dzisiaj Chrystus Pan chce Ciebie pobłogosławić, ale to Ty musisz przyjść do Niego. Ani brat pastor, ani bracia starsi, ani Twoi rodzice, ani nikt za Ciebie nie przyjdzie do Jezusa. Nie ma wstawiennictwa, bo jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Tak jest zapisane w liście do Tymoteusza. Apostoł Paweł pisze. Więc to nie jest tak. Ty sam osobiście musisz przyjść do Jezusa i opowiedzieć Mu o swojej sytuacji, powiedzieć Mu, jaki jesteś, bo Ty znasz i wiesz, jaki jesteś często. Ale decyzja należy do Ciebie. Pan na siłę w Twoim życiu nic nie zrobi. Jak pamiętam, jeszcze podzielę się taką pewną, takie przysłowie jest u nas, u Was chyba też, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I moi rodzice odnośnie wyboru szkoły, później zawodu czy innych rzeczy nigdy, mówi, nie podejmowali decyzji za mnie. Mówi, ty musisz podjąć sam decyzję. Jak podejmiesz decyzję,
takie będziesz ponosił konsekwencje w swoim życiu. I nie możesz w ten czas powiedzieć, że ktoś zadecydował za ciebie. I tak samo jest w naszym życiu. Później nie będziesz, gdy podejmiesz taką, a nie inną decyzję w swoim życiu, nie będziesz mógł zwalić winy na kogoś innego. Czy na brata, czy na siostrę, czy na starszych zboru, czy na kogokolwiek. Bo ty sam musisz podjąć decyzję. Nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie. Dlatego Słowo Boże nas dzisiaj wzywa, abyśmy wyszli z tych niewłaściwych rzeczy w naszym życiu, abyśmy przybliżyli się do Pana, abyśmy nie mieli społeczności z tym światem, bo jakaś społeczność między Chrystusem a Belialem, jakaś społeczność między świątynią Bożą a bałwanami. Jakaś społeczność? Żadna. Nie ma społeczności. Nie ma takiej możliwości. Dlatego może trzeba dzisiaj przyjść do pokuty. Ja wam powiem, pokuta jest łaską. Ludziom się wydaje, że ja jutro będę pokutował. To jest, nie jest tak. Bo my też może mamy trochę zły obraz pokuty. Boża pokuta polega na tym, że Bóg daje ci łaskę, abyś się odwrócił od tego, już więcej nie czynił. A my gdzieś tam mamy obraz, że trzeba coś zrobić, że trzeba może się biczować, może narzekać, jacy to jesteśmy. To nie tak. Bóg daje łaskę dzisiaj. Jutro może tej łaski nie być do twojego życia, ale Bóg daje dzisiaj tobie łaskę, abyś mógł się odwrócić od tych złych rzeczy w twoim życiu i już więcej tego nie czynić. To jest pokuta. Nic więcej nie trzeba. Bóg daje łaskę, a jutro już może tej łaski nie być. To nie jest tak. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Pan chce ciebie pobłogosławić. Chce zmienić twoje życie. Chce, abyś był gotowy na ten dzień. Abyś patrzył przychylnie w przyszłość. Abyś się nie bał i nie zastanawiał się, czy będziesz zbawiony, czy nie. Bo twoje życie jest takie, a nie inne. Ale aby twoje życie było takie, po woli Bożej, aby twoje życie było na tej świętej drodze, którą jest Jezus Chrystus, abyś wiedział, gdy cokolwiek by się stało w twoim życiu, pójdziesz do Niego i będziesz razem z Nim w wieczności. Ale to musisz iść tak, jak On chce, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Nie wiem, jak wygląda twoje życie, ale jeżeli to było słowo dla ciebie, to Bóg dzisiaj do ciebie mówi, abyś zmienił swoje życie. On dzisiaj tobie daje łaskę. On dzisiaj daje tobie tą możliwość, abyś zmienił swoje życie, bo jutro już może tego nie być w twoim życiu. A jutro możesz już nie żyć. My nie wiemy, co przyniesie jutro. Dlatego póki jest czas łaski, póki dzisiejszego poranku zebraliśmy się na tym miejscu, aby Go uwielbić, bo Słowo Boże mówi, kto ofiaruje dziękczynienie, czytałem o tym, czci mnie. Bądźmy Bogu wdzięczni, ale też prośmy Go, aby On zmieniał moje życie, abyś mógł się obudzić, aby w moim życiu przyszło przebudzenie. Myślę, że to jest wspaniałą rzeczą, gdy do serca człowieka wita Boże przebudzenie, że my się budzimy dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu do życia w Jezusie Chrystusie, do pełni życia z Nim, i On jest najważniejszy, pierwszy we wszystkich naszych decyzjach, w naszym postępowaniu i On jest uwielbiony i wywyższony w naszym życiu. Dlatego jeszcze raz, Słowo Boże mówi, zapisano w objawieniu, oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto mi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Myślę, że to jest wspaniała rzecz, że Chrystus Pan chce dzisiaj z tobą wieczerzać, że Chrystus Pan chce cię dzisiaj pobłogosławić, że On, Bóg Wszechmogący, chcę mieć z tobą społeczność. Myślę, że to jest największy zaszczyt, największy przywilej, że może stanąć przed Królem Królów i Panem Panów. My nie mamy możliwości stawania przed możnymi tego świata w taki czy inny sposób, ale mamy możliwość stawania przed Królem Królów i Panem Panów. Przychodzenia tam poza zasłonę do tego miejsca najświętszego, do tronu łaski. Co za przywilej, co za zaszczyt. Dlatego korzystajmy z tego dzisiejszego poranku i przyjdź i powiedz, Panie, może nie potrafisz, może nie tak. Powiedz, Panie, nie potrafię, chciałbym, a nie wychodzi w moim życiu tak. Chciałbym tak, ale inaczej wychodzi. Chrystus Pan ciebie pobłogosławi.
ale też mówi do tych, którym się wydaje, że tacy sprawiedliwi są, żeby uważali, żeby przebadali swoje życie, pozwolili Duchowi Świętemu, aby Jego światłość wpłynęła w serce i w ten czas zobaczą, jakże wiele, wiele jeszcze trzeba zmiany, aby być gotowy na dzień Chrystusa Pana.